Wszyscy się ukryli. Tylko samochód stoi na widoku. A Tim wciela się w sklepikarza z lat 30. Zaczynam się spinać. To się zwykle źle kończy. Chwilę później zjawiają się właściciel, jego syn Tom i wnukowie Max i Milo. Craig myśli, że to rodzinna wycieczka. Nie spodziewa się, że ujrzy swój model A. Zaczynamy. Czy go rozpozna? Wóz już przykuł jego uwagę. Pora na niespodziankę życia. Dzień dobry. Proszę spojrzeć z przodu. To AF. 3,3 litra. Mam takiego. W jakim stanie? W częściach. Ten wygląda nieźle. To prawda. Jesteś Tim? A ty Craig. Miło cię poznać. Jestem w telewizji. Wiesz, czyj to samochód? Nie. To twój Ford Model A. A to twoja rodzina. Jeszcze do ciebie nie dotarło. To twój samochód. Trzymam cię, żebyś nie upadł. To twój Ford Model A. Jasne. Nie wierzysz? Naprawdę mi nie wierzysz? Nie do wiary. A teraz? Tak. Czyj to samochód? Mój. Proszę o brawa. Kiedy Craig widział go po raz ostatni, Ford Model A ledwo przypominał samochód. Brakowało blach, a reszta była w częściach. Po renowacji i z dwukolorowym lakierem wóz wygląda oszałamiająco. Chrome i czerwone felgi są takie jak wtedy, gdy opuszczały fabrykę. Silnik z lat 30. o pojemności 3,3 litra sprawdzi się i na współczesnych drogach. To auto przyciąga uwagę i jest spełnieniem marzeń właściciela. Ile do ciebie dotarło? Jakieś 40%. Nie mogę uwierzyć. Nagle zobaczyłem swój samochód. Odrestaurowany. Myślałem, że usiądę w nim tylko w garażu, na częściach. To ekscytujące i zarazem dziwne. Czemu? Nie sądziłem, że kiedykolwiek go wyremontuję. Serio? Czy myśl o tym, że się nie uda, była bolesna? Tak. Wydawało mi się to niemożliwe.